Czy ja wyglądam... pismo, może twierdzić, że jestem szczupłym, drodzy Państwo, jesteśmy w człowiekiem. No i może sobie twierdzić, kiedyś Kaczor... Kaczyński Jarosław powiedział... To <gry> Nie, proszę nie wycinać. Machina władzy. Boże, Makarewicz, machina władzy. Dzień dobry. W przededniu pierwszej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie o politycznych wyzwaniach dla bezpieczeństwa Europy i Polski porozmawiam z panem Ryszardem Kaliszem. Byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji i byłem szefem kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I w tym kontekście muszę przypomnieć Państwu, że również autorowi aktu przystąpienia Polski do NATO. A to musiał się pan pochwalić, ale bardzo słusznie. Ale nie, istotne. dlatego, że mamy ten czas, wie pan, i mamy e, pokazane, pokazaną jedność e, organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i z tego powodu sam mam dużą satysfakcję, ale jeszcze panu coś powiem więcej. Śmiało. E, pan prezydent Aleksander Kwaśniewski... Podpisał ten akt przystąpienia do traktatu północnoatlantyckiego, czyli do NATO, 26 lutego 1992 roku. Później go ówczesny minister spraw zagranicznych, Bronisław Geremek, zabił do Stanów Zjednoczonych i tam formalnie złożył u depozytariusza dokumentów NATO, czyli Urządu Stanów Zjednoczonych, 12 marca. Ale ten fakt podpisania, tą datę, to ja też wyznaczałem, a to jest data moich urodzin. O, Wie pan, bo to tak Czasami w polityce bywa Że wiele rzeczy no to przynajmniej Zastanawia się ludzi Dlaczego dobrze. akurat w tym dniu, a nie w innym No po prostu Ale, ale, ale wracając zresztą do, do Wojny Przeciwko Ukrainie I w Ukrainie niestety, bo Jedna piąta Ukrainy dzisiaj cały czas jest zajęta Przez raszystów ra ra Raszyzm Od słowa faszyzm tylko rosyjski faszyzm I dzisiaj po roku widać wyraźnie Że ta wojna przybrała taki Obraz e, Wojny pozycyjnej Możliwości obydwu stron Zatrzymały się e, trochę Na zachód od Dniepru Zależy zresztą od miejsca I, i moim zdaniem tak będzie długo I dlatego wizyta Bajdena dzisiaj w Kijowie A rozmawiamy właśnie 19 lutego Czy dzisiaj już 20? 20, 20 tak? tak? A rozmawiamy 20 lutego Właśnie 23 roku, czyli w przeddzień agresji Rosji na Ukrainę i trzeba już dzisiaj myśleć i cieszę się, że w swoim wystąpieniu, zresztą Biden o tym wspomniał, w wystąpieniu przy swojej wypowiedzi, że Ukraińcy bardzo się zmienili jako ludzie i jako państwo. Ja Ukrainę znam, bywałem tam. Miałem kontakty z kolejnymi ekipami, też miałem okazję przy pierwszym Majdanie uczestniczyć w rozwiązywaniu tego wielkiego problemu, a później zresztą jako minister spraw wewnętrznych ucywilniałem ówczesne struktury bezpieczeństwa ukraińskiego. Taki był wtedy minister, on później go Janukowicz zamknął do więzienia, a razem z Julią Tymoszenko, Juri Ujcenko się nazywał. Zaprzyjaźniony z nim byłem i jestem, zresztą. Ale wracając do rzeczy. No właśnie, jak należy odczytywać tę, tę wizytę Bidena w Kijowie? To jest taka wizyta w wymiarze czysto symbolicznym czy może ona niesie jakieś poważne polityczne konsekwencje? Niesie poważne polityczne konsekwencje i, i właśnie staram się o nich powiedzieć. Ukraina już nie jest w swoim wyrazie takim postsowieckim krajem. Co do którego wszyscy mieli wątpliwości, czy on może być demokratyczny, czy niezależne może być sądownictwo, niezawiści sędziowie, czy może być sprawowana władza, przede wszystkim czy to może być kraj bez korupcji. Korupcja na Ukrainie jeszcze 10-15 lat temu była przeogromna. Dzisiaj, ja też to obserwuję, widzę, że ta wojna Ukraińców bardzo zmieniła. Oni nie tylko Doznali takiego przeświadczenia, że ich tożsamość jest ukraińska, nawet jak mówią po rosyjsku, szczególnie, że wschodniej Ukrainy, jak w tym języku rosyjskim mówili w domu, ale są Ukraińcami, ale oni postanowili się sprężyć i być takim właśnie krajem cywilizacji euroatlantyckiej. To widać na co dzień w kontaktach. To zauważył Biden dzisiaj, bardzo się z tego powodu cieszę. On to chyba powiedział spontanicznie. Bo nie sposób nie odczuć tego w rozmowie z Ukraińcami. I dlatego dzisiaj różnica pomiędzy Państwem Ukraińskim a Federacją Rosyjską jest już nie do przekroczenia. Już powiedziałem, że to będą na, na pokolenie wrogowie niestety z powodu tej Agresji Putina, ale również w kategoriach mentalności i pojmowania państwa. I ta wizyta ona ma olbrzymie przesłanie. Olbrzymie przesłanie. Zresztą chcę też wyraźnie powiedzieć. Że ma olbrzymie przesłanie w stosunku do Polski, a najbardziej w stosunku do Jasionki. Dzisiaj, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi Amerykanami czy z Europy Zachodniej, z Niemcami też, to ta miejscowość Jasionka, o której w Polsce chyba słyszeli tylko ci, co podróżują samolotami, że Lotnisko pod Rzeszowem nazywa się Jasionka, czyli Rzeszowskie Lotnisko. To dzisiaj Jasionka jest wymieniana przez wszystkich. To się wydaje, że to jest jakiś wielki, 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 e, ogromny e, e, twór miejski, ale nie wiem, czy Państwo, nasi słuchacze, byliście. Ja ostatnio byłem w Jasiące, to faktycznie tam ma się wrażenie, jakby było się już na lotnisku, zresztą e, Rzeszowskim, bo stoją te tuż Pasa startowego, sprzęt wojskowy amerykański. Dalej również te hale, one są na to przeznaczone, bo to Jasionka bardzo się rozwijała przez ostatnie lata i budowała takie hale logistyczne na różne towary. To w dużym stopniu one teraz są właśnie zajmowane przez Amerykanów, za dobre pieniądze zresztą, od właścicieli, i, i tam jest ten sprzęt wojskowy. Także mnóstwo Amerykanów jest na na ulicach samochodów amerykańskich, także ma się wrażenie, jakby ta Jasionka to był właśnie taki HAP. Panie ministrze, przez te osiem ostatnich lat bez wątpienia Ukraińcy mocno zmienili swój stosunek do Rosji. Nawet ci, którzy wcześniej wydawałoby się byli bardzo prorosyjscy, zmienili też, miejmy nadzieję, na długo swój stosunek do Polaków w sposób ewidentny. No właśnie, jak z perspektywy tego roku wojny ocenia pan politykę polskiej dyplomacji, w tym politykę prezydenta Andrzeja Dudy? Czy prezydent zdał egzamin? Trudno mówić o egzaminie. Dlatego że. Ta sytuacja wymusiła na panią prezydencie i na rządzie polskim, Pisowskim, wiele działań, co do których, które nie mogły być inne. Polska musiała wesprzeć Ukrainę w jej obronie swojej integralności terytorialnej. To był wynik, no chyba nawet, już 31 jeden, trzydziestu, letnich takich starań Polaków o dobre relacje z Ukraińcami. Przypomnę, że niepodległość Ukrainy jako pierwsza uznała Polska. Jako pierwszy kraj uznała Polska. I poszczególne ekipy zawsze starały się te relacje utrzymywać na jak najwyższym poziomie. Polska przy pierwszym, drugim Majdanie przecież odegrała olbrzymią rolę polscy politycy. No szczególnie Pomarańczowa Rewolucja no pamiętamy rolę Aleksandra Natomiast, Dokładnie. Natomiast teraz Trzeba było to zrobić, ale też trzeba przyznać, że Duda osiągnął bardzo dużo poprzez bardzo bliskie relacje z prezydentem Zoleńskim. Oni są mniej więcej w jednym wieku i się dobrze rozumieją. I, I te wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie, przecież na dzień, dwa przed atakiem Rosjan później też bywał. Te konsultacje. Te jednak działania na rzecz wysyłania różnego rodzaju broni na Ukrainę to się bardzo i to bardzo zapisuje mu na plus. Również jego inicjatywy związane z Europą Zachodnią, z Niemcami, które w tym zakresie były dosyć trudnym partnerem, nie wnikając w istotę mentalności niemieckiej, ale bardzo trudno było przełamać te bariery. U Niemców czy Francuzami, prezydentem Macronem. Najłatwiej było z Brytyjczykami, czyli z rządem Zjednoczonego Królestwa, bo i Boris Johnson i kolejni premierzy oni bardzo aktywnie. No tutaj się Polska bardzo dobrze porozumiewała z rządem Zjednoczonego Królestwa, także to trzeba przyznać. Ale to się pisze Andrzejowi Dudzie na, na, na plus. Również, a tu jeszcze pan pozwoli, również. Premier Mazowiecki, Morawiecki, przepraszam, nie tylko ja się mylę, premier Mateusz Morawiecki tutaj w tym zakresie dużo zrobił, dużo zrobił, przynajmniej w tworzeniu takiego właśnie tej atmosfery politycznej konieczności wsparcia. Używam pojęcia konieczności. Natomiast oczywiście popełniliśmy w sensie takim zbrojeniowym, jakichś umiejętności kształtowania, racjonalności myślenia, błędy. Po pierwsze. Zawsze powinniśmy pamiętać o naszym interesie. A ten sprzęt, który kupujemy, to już pan minister Błaszczak w Stanach Zjednoczonych, to najpierw mówiliśmy, że kupimy, a później dopiero były podpisywane kontrakty, czyli Amerykanie, którzy przecież myślą racjonalnie, a przede wszystkim sektor zbrojeniowy, dawali nam najwyższe ceny. I po co przepłacaliśmy? Ale to sugeruje pan, że za szybko przekazaliśmy sprzęt Ukrainie? Nie, ja mówię tylko, że nasze negocjacje. Sprzęt dobrze, że przekazywaliśmy, tylko za ten przekazany sprzęt e, dogadywaliśmy się, że otrzymamy od Amerykanów różnego rodzaju zamienniki. I nie tylko od Amerykanów. Natomiast te zamienniki, my za nie musimy płacić. I, i płacimy najwyższą cenę, dlatego że jak. Dogadywaliśmy się, to ci ludzie od Błaszczaka on i on sam, zamiast e, jednak negocjować, to się cieszyli w ogóle, że, że są przyjmowani na salonach. No oni jednak nie mają doświadczenia, wie pan. E, e, a tutaj trzeba było w tej sytuacji powiedzieć: Wy nam to dajcie po upuście 50%, bo to wasz interes nie nasz. Niech rząd amerykański dopłaci. Jedno, co się udało, ale to przez przypadek i znam szczegóły, to jest to, że. Patrioty, rakiety takie, taki cały system antyrakietowy obronny, który też zawiera w sobie rakiety, chronią już opowiedzianą przeze mnie Jasionkę, i to Amerykanie zainstalowali na swój własny koszt. Inaczej mówiąc musieli to zrobić, bo przecież ja już powiedziałem, to jest ich hub, ale przy okazji i, i Rzeszów, i dużą część podkarpackiego, i południową część województwa lubelskiego chronią nam Amerykanie. I to jest jedna rzecz, która przypadkowo temu rządowi się udała, a reszta niestety, wie pan, oni mają ten rząd, taki lekki Stosunek do pieniędzy. Oni się nie przejmują w ogóle, że jakiejś trzeba je to wszystko spłacić. To lekko powiedziane. No właśnie, wie pan i w tym przypadku to też się okazało. No kompletni ignoranci, no po prostu w zakresie finansowym. Ale co do polityki, wie pan, wsparcia Ukrainy, pan prezydent Duda szczególnie, ale też i, i rząd tutaj yy, nie mam zastrzeżeń. A podziela pan ten punkt widzenia PiSu, że wybuch wojny to jest klęska całej wieloletniej polityki europejskiej, w tym także polityki Donalda Tuska, którzy no niesłusznie podejmowali tę próbę Nie, panu, cywilizowania, zbliżania Rosji do Zachodu. Bzdury. To są po prostu bzdury i chcę panu powiedzieć, od razu przypomina mi się taki list już po katastrofie smoleńskiej, który Jarosław Kaczyński wysłał do braci Rosjan. Po rosyjsku zresztą było. odczytywany. No, to cały spot nagrany. Czy cały spot nagrany. Polityka polega na tym, że się z każdym rozmawia. Ja jestem adwokatem, całe życie byłem. Sprzedłem dwadzieścia kilka lat na zawodową politykę. I teraz też. Zajmuję się negocjacjami, również dobrymi usługami w kategoriach politycznych. I nawet jeżeli jest wielka wrogość pomiędzy stronami, to one muszą utrzymywać e, e, kontakty. Muszą rozmawiać, muszą dowiadywać się o granicach nieprzekraczalnych i o możliwości ustępstw. Tak samo każda strona w procesie cywilnym ma wielkie pieniądze. Mimo, że strony są często bardzo emocjonalnie zantagonizowane, to muszą być pełnomocnicy, którzy beznamiętnie analizują ten problem. Słuchasz podcastu Radio Z. Zgoda, ale jak rozmawiać dzisiaj z Putinem? No? Dzisiaj, dzisiaj Radim, nie, 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 ale, ale nie my mówimy o czymś innym. Od chwili... Kiedy Putin dokonał agresji na Ukrainę od 24 lutego 2000, 2022 roku, nie ma w ogóle możliwości rozmawiania z Putinem. Natomiast wcześniej, powiem więcej nawet, aż do chwili tej agresji, można było wszelkiego. Zresztą Polacy to robili nie jeździli, ale polskie władze rozmawiały na wiele tematów. No tam chociaż przecież, czy polscy przedsiębiorcy, ten węgiel słynny, importowany przecież z Rosji całymi tabunami. I, i trzeba rozmawiać, bo na tym polega polityka. No, kilka dni przed inwazją minister Raus spotykał się z siergiem Ławrowym. No właśnie i przecież. to ja nie, nie mam nic przeciwko temu. Na tym polega polityka, tylko że w ramach tych spotkań trzeba jasno i wyraźnie prezentować swój pogląd i jednocześnie wyraźnie słuchać, co ta druga strona ma do powiedzenia i dokonywać analizy politycznej. Na ile można co i w jaki sposób osiągnąć. Podstawową kategorią rządu jest dobro obywateli, a dobro obywateli w kategoriach politycznych przejawia się, bo obywatele stanowią państwo i czyli wtedy w tej dyplomacji musi być interes państwa, czyli obywateli, najwyższy. A, a, a wie pan, interes bezpieczeństwa również polega na tym, żeby na nas nie napadli czyli podtrzymajmy ich albo przestraszmy. A żeby to zrobić, to nie tylko internetem, nie tylko jakimiś tam, wie pan wpisami, ale te trzeba też bezpośrednio rozmawiać, tupnąć. Tak się też w polityce robi. Prezydent. Także wracając do Tuska, ja jestem zażenowany, wie pan, tymi atakami na Tuska za to. Rząd na molu, szedł, to telewizja rządowa robi bardzo często, na molu szedł koło Putina, czy tym w Sopocie, czy tam jakieś wystąpienie w Sejmie miał. Te rzeczy były zupełnie naturalne w tamtym czasie. No nie można dokonywać takiego, takiej wie pan, takiej ale wcześniej mieliśmy oderwania się od takiej... czasu, kiedy to było. Dzisiejszych kryteriów. Wojną w Gruzji, na przykład, w 2008 Słucham? roku wojna w Gruzji. No o to chodzi. No ja, ja ale wie pan, wszystko prawdą, wszystko prawdą. Tylko nie można dokonywać analizy zachowań przed wielu laty według dzisiejszych kryteriów. Wojna w Gruzji to prawda, prawda? Tylko znowu z drugiej strony wojna w Gruzji... Wcześniej Czeczenia. Czeczenia! Wydawało się, że to są jakieś tam konflikty, wie pan poza nami. A tu już mamy Ukrainę. Na no się nie poza nami, bo oczywiście byliśmy całym sercem po stronie Gruzji, zresztą chyba wszyscy w Polsce upierali wtedy Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, który był na tym wiecu. Ale, ale to nie znaczy, mówię, że się nie roz... Z wrogiem się rozmawia. Rozumie pan, yy, yy, bo na tym polega polityka. No. Jak będziemy. Yy, co jest problemem PiSu? Jeśli pan pozwoli troszeczkę yy, ideologii. Problemem PiSu jest to, że PiS, a w szczególności Jarosław Kaczyński. Stworzył kategorię narodu, który nie jest zbiorem obywateli. Nie. Kategoria e, naród jest jakby wy, e, innego rodzaju podmiotem samoistnym, niezależnie od obywateli, i ten podmiot samoistny ma swoje własne interesy. Które oczywiście desygnuje Jarosław Kaczyński. Ale jak ma swoje własne interesy i tak traktujemy narody, naród niemiecki ma własne interesy, naród czeski, słowacki i tak dalej. W związku z tym muszą być konflikty wielkie między narodami. I Kaczyński pis nas skłócił ze wszystkimi, My z nikim nie mamy przyjaciół, już nawet śmieje się w cudzysłowie: Węgrzy są naszymi wrogami, tak? No, widzi pan, to już, to już trzeba być artystą. No i. No i, 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 i cały problem polega na tym, że ta ich polityka polega na wrogości pomiędzy ludźmi, grupami społecznymi, państwami, narodami i tak dalej. I dlatego oni nie potrafią kogoś krytykować, oni nie potrafią nie krytykować kogoś, jak potrafi rozmawiać nawet ze swoim wrogiem czy przeciwnikiem. Prezydent Kwaśniewski mówił kiedyś, pamiętam pan, będzie taki dzień, kiedy Rosja także wejdzie do NATO. To naiwność prezydenta daleko idąca? Na, tamtym, na tamten moment, wie pan, o ile pamiętam, to był. Kijów. No właśnie. To były, to, były już, to były lata początków Putina, jeszcze pierwszej kadencji. Wydawało się, że to, co zrobił Jelcyn, a następnie te pierwsze rok, dwa Putina, ona może doprowadzić do tego, że Rosja się będzie demokratyzowała. Że jest taki. Moment, kiedy z systemu oligarchicznego poprzez te sprzeczności społeczne e, można doprowadzić do e, jakiegoś takiej formy państwa demokratycznego. E, no ale to była błędna analiza, jak widzimy po latach. Dlatego, że Putin nie chciał być demokratą, on sam chciał być oligarchą, a jak chciał być oligarchą, to jednocześnie zamarzył przejść do historii. Jako pierwszy Rosjanin, który poszerzył, poszerzył granice państwa rosyjskiego. Dlaczego? Proszę przypomnieć, kto poszerzał granicę Rosji. Caryca Katarzyna. Caryca Katarzyna była Niemką ze Szczecina, kto poszerzał granicę wtedy Związku Radzieckiego. Stalin. Stalin był gruzinem. No i Putin oczywiście jako taki szowienista rosyjski chciał zrobić teraz to on. I, no I oczywiście to nie w żaden sposób nie Pozbawia go wielkiej odpowiedzialności za Czeczenie, za Gruzję, a teraz przede wszystkim za te morderstwa ludności cywilnej na Ukrainie. Ale to było jakby jego, jego celem. Wtedy, 15 lat temu, Putin wydawał się osobą do rozmowy. Dzisiaj już taki nie jest. To zmieńmy temat, Panie Ministrze. Uważa Pan, że Polska zakończy współpracę z Komisją Europejską do końca kadencji obecnego rządu? Nie. Nie, nie, dlatego że ja już powiedziałem o tym. Pieniędzy nie będzie. Nie będzie. Ja już powiedziałem o tym, że istotą ideologii pisowskiej jest konflikt i brogość do wszystkich innych. My jesteśmy immanentną częścią Unii Europejskiej. Unia Europejska właśnie powstała po to, żeby państwa członkowskie. Mogły się przyglądać w standardach Unii i stawać się jeszcze bardziej obywatelskie i demokratyczne. Jak spojrzymy na 1949 rok, traktaty rzymskie, i tak dalej, i tak dalej, po kolejne akty prawne. E, e, Ale PiS mówi, że nie do takiej Unii wchodziliśmy. No, no właśnie, bo jak już powiedziałem, dla PiSu każda Unia, i tamta, i ta byłaby wrogiem. Dlatego też, e, 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 jak jest Bruk, to nie chce się dostosować do jego reguł. i może reguły Unii są dla mnie jak najbardziej prawidłowej i dobre, bo Unia wymaga od nas praworządności. A PiS twierdzi, że to Unia nie przestrzega praworządności. No to więc wie pan, e, 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 czy ja wyglądam Pis może twierdzić, że jestem szczupłym, drodzy państwo, jesteśmy radiu człowiekiem. No i może sobie twierdzić, kiedyś Kaczor. Kaczyński Jarosław powiedział. To wytniemy. <grystanie> nie, proszę nie wycinać. Kiedyś ja Kaczyński słownicy sejmowej, to jeszcze byłem posłem, pamiętam, powiedział: Nikt nas nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Rojdowska? Pomyłka, prawda? Bo pewnie chciał powiedzieć co innego. także... No, Jacek Kurski mówił też, że ciemny lud to kupi. No właśnie, także oczywiście e, 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 w istocie pisowskiej władzy nie ma zrozumienia istoty e, Unii Europejskiej, w związku z tym nie będzie pieniędzy. No po prostu, jak przyjdzie demokratyczny jak zmienimy nasz kraj, jego funkcjonowanie na formę demokratyczną i będzie rząd uznający. Wartości obywatelskie, demokratyczne, niezależności sądów to i pieniądze będą w Polsce. Telewizja polska grzeje od kilku dni temat zakazu spożywania mięsa, nad którym ma myśleć Rafał Trzaskowski, rzekomo. To jest kolejny taki potworek, którym PIS chce znowu straszyć obywateli przed wyborami. Ja, ja dzisiaj oglądając Twittera to widziałem, że ten, jak on, o, znowu przekręcę nazwisko, bo on myśli, że taki popularny jest, ten y, od środowiska z Solidarnej Polski, jakąś te obsada na żywo Ozdoba. 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 Jack Decoration. Dobrze. No właśnie, wie pan, jakiś obiad wykwintny pokazują w ogóle, kotlety, mięsiwa, jakiś ksiądz w ogóle, jakąś kiełbasę. No wie pan, no, no, no żałosne. No nie, no to nie, nie byle jakie obiady takie no wielkie, z wielkie, półki wielkie. w czasach Solidarności. Drodzy państwo, drogi państwo, po pierwsze to prawda, że Warszawa jest i bardzo dobrze, ja to wspieram w takim związku najbardziej, najważniejszych miast na świecie z Berlinem, Lizboną, Paryżem i tak dalej, które postanowili... Które postanowiły, aby dalej nie psuć środowiska wokół nas. Jesteśmy jednak w warunkach ocieplenia klimatu, wszyscy to widzą. Jak, jakby nic nie zrobić, to w roku 2050 e, duża część Polski może być zalana już przez niestety wody Morza Bałtyckiego. E, dlatego trzeba ocieplać klimat, ale nikt. Trzeba walczyć z ociepleniem klimatu. Walczyć z ociepleniem klimatu, właśnie. Przepraszam, teraz ja się przejęzyczyłem. Ale nikt nie zakazywał będzie jedzenia mięsa. Problem leży w tym, że to są te wszystkie wyznaczniki, które oni tam wskazali, prawda? To są jakby postulatywne, postulatywne informacje, w jaki sposób należałoby postępować, żeby zachować równowagę. Ale przecież na to składa się wiele innych czynników i nie będzie żadnych kartek, nie będzie niczego takiego, co by, co by ograniczało. Kartki człowieka. może będą, ale z okazji inflacji. No, o, no właśnie, tak, to prawda. Ale nie będzie niczego takiego, co by ograniczało swobodnej decyzji ludzi w zakresie niejedzenia mięsa. Zresztą w tej chwili, wśród moich znajomych. Bardzo dużo ludzi jest wegetarian i wegan, naprawdę i się bardzo chwalą to ja jem mięso muszę powiedzieć, że nawet lubię. Jestem tradycyjnym, w tym nie mówię konserwatywnym, tylko tradycyjnym Polakiem, na przykład pan kotlet Mielony zawsze mi przypomina moją już nieżyjącą, niestety, mamę, robiła u nas w domu wspaniałe kotlety, a że pracowała to tych kotletów w niedzielę narobiła taki cały garnek i my później przez tydzień z moją siostrą sobie podgrzewaliśmy. Ojejku, nie pan, jak ja to do dzisiaj lubię z cebulką, naprawdę. Słuchasz podcastu Radio Z. Generalnie idea ograniczenia spożycia mięsa jest słuszna, słuszna. ale powinniśmy do tego dochodzić na słuszna, bazie ja patrzę edukacja, po panu, Pan jeszcze nie ma tak, że tak powiem, za dużo dużo kilogramów, jest. ale ja mam, zawsze miałem z tym problem i ja bardzo popieram, żeby mniej jeść mięsa. A ale bardziej nie takie... zakazami. Ale nie zakazami. i pan w ogóle ja jestem za taką e, wolnością człowieka, ale z dużą ilością, ale z informacjami, o tym, co co. Gdzie, kiedy służy, a my dzisiaj jesteśmy znowu w takim e, momencie, gdzie tych informacji jest mnóstwo i decydująca część, niestety, jest fałszywa. Trzaskowski będzie lepszym kandydatem na premiera niż Tusk? Nie. Ja uważam, wie pan, że Trzaskowski będzie najlepszym kandydatem na prezydenta. Ja znam Rafała Trzaskowskiego. On ma po prostu e, charakter właściwy do pełnienia funkcji prezydenta. E, 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 dos, doskonale porównuje. Rusza się na świecie. Właśnie potrafi prowadzić dyplomację. Rozumie to, co ja już powiedziałem, o tym, że z każdym trzeba rozmawiać. Wie, w jaki sposób e, promować interesy państwa, w teraz swojego miasta, z kim się zaprzyjaźniać, a z kim być na dystans. Czyli on, on, on jest moim zdaniem doskonałym kandydatem na prezydenta. Premier. To już jest bardziej administrowanie. Premier to jest tysiące codziennych decyzji, takich związanych z funkcjonowaniem państwa. To nim będzie, to, to zobaczymy. No pytanie, czy z wyborczego punktu widzenia Trzaskowski nie jest lepszym wyborem niż Tusk, który ma no duże w Ja już to powiedziałem w jakimś wywiadzie. Tu, Tusk ma yy, pewien yy, yy, problem, dlatego że był przez. Od roku 2007 do roku 2014 przez 7 lat premierem. Być przez 7 lat premierem i podejmować te bardzo trudne decyzje każdego dnia, to nie ma cudów, ale trzeba mieć świadomość, że część wyborców będzie miała za jakieś decyzje pretensje. I dlatego Moim zdaniem, w przypadku pełnienia funkcji przez Donalda Tuska będzie pewien, pewien problem, wie pan, takiej akceptowalności. Natomiast oczywiście bezsporne jest, że Tusk dzisiaj jest najbardziej doświadczonym i prominentnym polskim politykiem, który osiągnął w swojej karierze bardzo, bardzo dużo i tę funkcję prezydenta Unii Europejskiej, czyli szefa. Rady Europejskiej pełnił bardzo, ale to bardzo dobrze. I ja byłem bardzo zawsze niepowzięty, jak mi ludzie z całego świata, właśnie, chwalili Tuska. No i tylko, że w warunkach polskich, wewnętrznych, jest ten jego problem i i on sam musi podjąć decyzję, na ile jest gotowy do różnego rodzaju wyzwań i cofnięć. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że oczywiście należy i można krytykować te mniejsze partie za to, że nie zgodziły się na tą wspólną listę opozycji w wyborach parlamentarnych, ale też, ja widziałem tutaj pewnego rodzaju strach. Przed tym, co Tusk robił w przeszłości, Tusk miał niestety tę tendencję, że eliminował wszystkich poten potencjalnych konkurentów. Począwszy od Andrzeja Alechowskiego, przez Macieja Bła Płażyńskiego, świętej pamięci, poprzez Jana Rokitę. Czytę, Giloską, wie pan, Schetynę. Gowina. Gowina, tak. No to będę Schetyna się teraz bardzo rozwinął. Muszę pan się rozwinął. Jak słucham go w ostatnich wypowiedziach, o gdzieś tak od roku, to muszę powiedzieć, że widzę w nim również takiego już bardzo odpowiedzialnego i dojrzałego polityka. Roman Giertych jako kandydat opozycji a, a Roman do Roman to jest to się inna, panu, inna para. Kalosy, podoba się wie pan, taka opcja? Roman, Roman, wie pan, to jest inna para kaloszy. Dlatego, że, a jakby to powiedzieć, e, e, Roman zawsze miał w sobie, wie pan, ten pierwiastek polityczny. I on bardzo chce, oczywiście, z tego co wiem, startować, do senatu. Jest pewien problem, bo, bo ta władza i prokuratura pisowska, szczególnie bezpodstawnie i bezprawnie, uwzięła się na niego i on nie może za bardzo pojawić się w Polsce. Także będzie to być może pierwsza kampania prowadzona z zagranicy. <laughs> no w ale... dobie pracy zdalnej wszystko jest możliwe. No właśnie, ale ja tutaj Romana popieram. Pan, ja Człowieka, który odrodził Młodzież Wszechpolską. Nie pan pozwoli, to pan opowiem o mojej historii z Romanem. Państwu wszystkim. Moja, e, e, moi rodzice, mój Tata, moja mama, byli zaprzyjaźnieni. Zresztą mój ojciec był w jednym zespole kiedyś, tak w Perelu to się nazywało, adwokackim, z panem mecenasem Zdzisławem Krzemińskim, który to adwokat napisał historię adwokatury, ale był poglądów bardzo konserwatywnych. Bardzo konserwatywnych, mogę nawet powiedzieć, endeckich. Ale mnie bardzo lubił. No i tak zawsze, jak, jak byłem ma, 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 małym chłopakiem, później jak dorastałem, to on oczywiście był przekonany, że ja będę jego aplikantem i tak dalej i tak dalej. A w końcu ja skręciłem na lewo i on był taki, mówi, Ryszard, ty tak, już nie będę mówił, co mówił o mnie, bo bardzo dobrze mówił, ale dlaczego ty na lewo poszedłeś? Nie ja wiem, no, w Wisławie, bo byliśmy na tydzień, no, tak to. Się stało, no takie mam pogląd. Już chyba wtedy byłem adwokatem, jeszcze byłem adwokatem w pierwszej moim wersji. 10 lat byłem pomiędzy, prowadziłem kancelarię y, 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 pomiędzy rokiem 87 a 1997. I wtedy, chyba jeszcze wtedy, zadzwonił do mnie właśnie z w i mówię, słuchaj, mam aplikanta, ale ty wiesz wspaniałej rodziny, Endek, konserwatysta. Musicie się poznać. No i on tam zorganizował spotkanie, i wtedy ja poznałem młodego Romana Giertycha. Jakie wrażenia? No dobrze, on w ogóle naprawdę był taki dosyć wtedy energiczny, dużo mówił, no jak to Giertek, wysoki, postawny. No i od tego czasu otrzymywaliśmy kontakty. Jak Giertych wszedł do Sejbu e, 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 i, i, i ludzie widzieli, dziennikarze też moje takie normalne z nim rozmowy. Wie pan, to się dziwili, jak oni mogą rozmawiać. No, a my się doskonale znaliśmy już wtedy od 10 lat i obserwowałem właśnie. Wtedy pierwsze wrażenie, to on był naprawdę, jak tworzył to młodzież wszechpolską, to był taki trochę totalny. Prawicowiec, No pamiętałem, to było się wie to Pan, mistrę, taki wręcz nawet, wie Pan, już chciał właśnie te wszystkie różne teorie wprowadzać w życie, ale on przeszedł lekcję za pierwszego PiSu. Jak e, on twierdzi, Kaczyński chciał go zamknąć. Pamiętamy tą aferę z Leperem i to wszystko, co w 2007 roku się działo. To był dla niego moment przełomu. Ja obserwowałem już od tego momentu, jak on się zmieniał i stawał się coraz bardziej politykiem liberalnym. W takim rozumieniu liberalno-konserwatywnym. Stąd jego zbliżenie z Platformą dla mnie nie było żadnym zaskoczeniem. Żadnym. On zresztą, jakbyście Państwo zwrócili uwagę, przechodził ten sam proces razem z osobą. Bo oni byli zaprzyjaźnieni. Często spędzali ze sobą czas. Ja to pamiętam, bo też i z nimi obydwoma rozmawiałem. Czyli z Radosławem Sikorskim. Sikorski też był ministrem obrony narodowej w rządzie Pisowskim, i to dla niego było przeogromne doświadczenie. I później coraz bardziej przechodził na takie, może wolniej niż Giertych, poglądy liberalno-konserwatywne. Ja dzisiaj właśnie obserwuję U Giertycha, że on się stał takim politykiem. Powiedziałbym demokratycznym, liberalnym. Wszystkim to powtarzam, nie waham się tego słowa powiedzieć. Proeuropejskim nagle. Proeuropejskim się stał, tak, wie pan. I, I dobrze, ja uważam, że akurat gdyby z list opozycji startował na senatora, to on jako senator by się przydał w Senacie. Ja go popieram. Panie ministrze, to na koniec, już tak w skrócie, no. chciałem zapytać o sprawę Stefana Nieusiłowskiego bo jest pan jego obrońcą w no tej tak zwanej aferze korupcyjnej jak to wszystko obecnie wygląda nie ma i nie było żadnej afery korupcyjnej Stefana Niesiełowskiego. No, TVP Info twierdzi inaczej. A, wie pan, gdyby TVP Info, gdyby było człowiekiem, to by jego je, nos TVP Info zaczynał się w Warszawie, a kończył, wie pan, się by e, 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 gdzieś tam całą kulę ziemską by <grym> i kończyłby się gdzieś tam, wie pan, e, e, w Nowej Zelandii. O. Bo oni tak kłamią, że bardziej już nie można. Na wszystkie tematy, wie pan, i w ogóle ja, ja czasami dostaję informacje od zaprzyjaźnionych dziennikarzy, że nie jest TVP i że coś tam ciągle e, przygotowują, wie pan. Oni nie przygotowują po to, żeby pisać prawdę, tylko żeby komuś zaskoczyć. Ale wracając do Stefana Niesiołowskiego, e, nie było żadnej afery. E, nie było, wie pan, tego, e, co mu zarzucali, było zupełnie co innego. Wybuchła afera dwóch wierz Jarosława Kaczyńskiego. Rok 2019, ostatni dzień stycznia. Od razu zaczęto się zastanawiać w pisie i w Solidarnej Polsce już nie będę używał nazwisk, bo mam informację, kto z kim się spotkał <laughs> i postanowił że co my możemy odkryć? Ze strony, wie pan, wczesnej prokuratury, a nawet tego prokuratora mamy nagrania Niesioła, czyli Stefana Ansiowskiego. OK. Przygotowano wniosek o uchylenie immunitetu. Ale nie taki wniosek normalny, gdzie się przedstawia analizę prawną. Tylko wniosek na wiele, wiele stron, jak cała książka, gdzie opisywano jego domniemane ekscesy obyczajowe. Co oczywiście spowodowało, bo oni mieli taki cel, że tabloidy następnego dnia i przez kilkanaście, a przez cały miesiąc, jak my to desygnowaliśmy, e, e, wie pan, no, jakby fascynowały się tymi ekscesami, po to, żeby przykryć aferę. Ale niestety nie udało się przykryć afery. No to później, wie pan, nastąpiła, chociażby już nie będę chcę o tym mówić, prowokacja z moją żoną. Gdzie też w tej chwili TVP Info, wie pan, eksploatuje tą sprawę zupełnie kłamliwie. No i co się okazało, wracając do Stefana Niesiełowskiego? że nie ma żadnych dowodów. Z tych taśm nic nie wynika. No to prokuratura, wie pan, regionalna w Łodzi rozpoczęła poszukiwanie dowodów. I niech pan sobie wyobrazi, ABW w sprawie takiej, można powiedzieć, zupełnie nie mającej znaczenia prawnego, przesłuchała cały tabun, e, e, jakby to powiedzieć, dziewczyn, pań, które się spotykały z e, trochę starszymi panami. I, i, I która by mogła coś o Stefanie Nieciełowskim powiedzieć. Nie, pan. Oczywiście też, co do zasady, e, nikt nic nie mówił, żadna z nich, a w końcu jedna. Była bardzo rozmowna, za bardzo rozmowna. Zmieniła nazwisko w międzyczasie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale zaczęła wymieniać mnóstwo różnego rodzaju nazwisk. No to coś trzeba było zrobić. No jakoś e, wiedzieliśmy, że to są e, zeznania całkowicie zmyślone. Można się domyślać, kto je dyktował. <laughs> Wie pan, ale, ale jak ona te nazwiska, bo przecież nie mogła ich znać. Ale niektóre mogła znać, to, to było, ja wiem, jedne, dwa nazwiska, które ludzi, do których mogliśmy dotrzeć i się spytać, czy coś takiego było, o czym ona mówi. No okazało się, że to, o czym ona mówiła, w stosunku do tych dwóch przykładowo, to nie jest rok 2014, gdzie tam zarzucano to Stefanońko tylko 2004. Inaczej mówiąc, że całe te zeznania były. E, dotyczyły sytuacji z roku 2004, a nie 2014. Ona po prostu została namówiona, żeby to wszystko w czasie. A te, te, te taśmy to był rok 2014, tam chodziło o policję, ta cała sytuacja był rok 2014. No i przykładam, pokazuję jeden z dowodów, które obrona obaliła w tym procesie Stefana Siołowskiego. No i sąd, tutaj naprawdę pładam hołd sędziom polskim. Bo, bo ten sąd, czyli pani sędzia, nie miała pewnie łatwo w tej sytuacji politycznej e, 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 wydać taki wyrok, ale dlatego jestem pełen naprawdę szacunku dla, dla jej odwagi, bo z akt sądowych, ze wszystkich dowodów wynikało, że taki wyrok powinna wydać, powinien wydać sąd. No ale w tej chwili już e, od razu prokuratura złożyła apelację i w tej chwili czekamy na termin w sądzie, na termin rozpatrzenia apelacji przez Sąd Okręgowy w Łodzi. I zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Goście Machiny Władzy w Radio Z były, były poseł, były szef MSWiA Ryszard Kalisz. Zapraszam do słuchania naszego podcastu w aplikacjach streamingowych w serwisie YouTube i na portalu radioz.pl. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Machina Władzy. Więcej podcastów na player Radio